Czy by
ktoś z was zgadł. Kto wsiadł pierwszy? Maciek wsiadł. Pierwszemu jest tych rodziców. To się boczy, to się złości. Zamiast być ich wielką dumą, wciąż dostarcza im przykrości. Nie chcemy się, daj mi spokój, nie mam czasu. I tak w kółko, kiedy właśnie się przyglądam, myślę o niej, niezłe ziółko. Proszę księdza, jestem pewna, że pion się nieładnie żegna. Matka go nauczyć chciała, ale sama go umiała. Proszę księdza, Wojtek z Kubą rysowali babkę grubą, katechietkę podpisali i po klasie z tym biegali. Proszę księdza, a i brudny zeszyt obryli. Pomiedziony, poplamiony, wyspitał jest obłożony. Proszę księdza, on tam siedzi, że górze słuchać i spowiedzi. Siedzi przecież na regale, kłamiąc, że w konfesjonale. Raz niegrzeczny tadeusze nasadzał w butelkę muszę, a nie chcąc i ten szkole ponad chleba wziął. Mówi mama, wychodzimy. Ma spać grzeczny, gdy wrócimy. Wychodzimy, mówi tata, będziesz pod opieką brata. Tak, krzyknął brat. Niestety. I nos sadził do gazety. Kiedy chciałam z nim pogadać, wrzasnął. Przestań mi przeszkadzać. Masz zostaw mnie w spokoju. Gadaj sobie w przedpokoju. Pogadałam, tym co szczały. Do razu, do razu. Pogadałam, trzeba mało. No bo w bratę się nie dało. Zrobisz ten mróz, panie Bój. Bo dziś jestem złym kumosem. Ja działuję, że mnie pożyczy, bo podobno na złe się ćwiczy. Mróz za duży, śnieg za suchy, a ja mam grana muchy w nosie. Nic mi nie pasuje i mnie wszystko denerwuje. Kadzie do banku, klucze, dyplomy, bo
potem wyśmiało mu kilka razy. Dostał burę od własnej żony. Zaczynała mnie sąsiadka. Była rana przy kościele, mówiąc mi, nie chcę ciekawie, na myśli jest niedziel. Bo się sąsiadka nią kobieta była bardzo piękna. I sąsiadka jutro będzie miała już pomysł. Rozmawiały dwie kobiety. O czym była ich rozmowa? Nie wiem, lecz do moich uszu docierały takie słowa. Jezus Maria! Potem z ciszej się zdawało. Na tym drugu. A to was tak! I uroczo się zaśmiało. Święty Boże! Pierwsza znów. Pewien mężczyzna z czerwonym lidzem, co koło południa się budzi, wyrzuca koty na ulicę i krzyczy: piwnice są tylko dla ludzi. A na koniec dwa tygodnie pytania, bowiem kłócić się nie mam zwyczaju. Ty do kocy łamą przykazania. Ty to kocy wypędził duchy z raju. Umrzeć? Tego nie robi się kotu. Po co mam począć kot w pustym mieszkaniu? Zdrapywać się na ściany, ocierać między meble? Nic nie było niezmienione. A jednak zamienię. Niech no tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, by się wcale nie chciało. Przyszedł ktoś kiedyś i stanął pod progiem, mówiąc: bez chleba dziś jestem. Lecz odrzeczono mu słowo: jestem. Ruszaj się z Bogiem! Więc ruszył dalej po takiej nauce i westchnął sobie: zaprawdę nie wiem, co teraz już zrobię. Tu zaś nie wrócę. Słabe istotki na ziemi żyją. Nie chcą się męczyć i z tym się nie kryją. Swobodę życia za cel główny mają. Poświęcać dla innych nie zamierzają. A może aniele i ty chcesz być z nami? Po co masz machać ciągle skrzydłami? Ludzi namawiać, by dobrze byli, uczciwie według wartości żyli. Tyle ciąg pracy to przecież kosztuje, a człowiek z Boga i tak żartuje. Wspomnieniem czasem wracając, w jakże beztroskie te dni, ostro się teraz weźmiemy do naszych zajęć poprzednich. Kopania pod bliźnimi subtelnych dołków, do ciosania bliźnim na głowie kołków, do cichego wysadzania ze stołeczka szefa, do udowadniania upartego, jak głupia jest ta stepa, do śledzenia kto z kim, kiedy, kto jest, kogo nie ma, do naśladowania tego galla anonima. Piękno na kolor zubiańskich. Diabelskie domy, dymiańskie
wie nam wszystko. Jeszcze bardziej powłaśliwi bądźmy dla dzieci. Poddajmy się ich kaprysom, ich byciom, ich gwizdkom. Niech robią z nami, co chcą. Od tat, aż po Szczecin. Jak chcą, niech podkładają kamienie pod tory, jeśli z tego powodu mają być szczęśliwe. Że co? Że się pociąg wykoleić może? Głupstwo. Grunt, że dzieci na mają inicjatywę. Powstał projekt. Na pewnym składku przyjęciu punkt 6 sprawiedliwie jadło wśród 10. Kto ma dzielić? Ty, panie, zakrzyknął kto z gości. O sprawiedliwość walczyłaś od wczesnej młodości. Dla każdego serdelek, ale dla mnie świeży. Za tę sprawiedliwość coś mi się należy. Każdemu ciastko z kremem, mnie gdzie więcej kremu. Lubo komu czyżeli niesprawiedliwemu. Niestety, zrobiłem tylko złość i mściwość. Sprawiedliwie premiując ludzką sprawiedliwość, wszyscy w najprospolitszej tonąc w demagogii, sprawiedliwość na wszystkie! Dali się jak mogli. Dla wszystkich? O bracia, o obywatele, sprawiedliwość jest jedna. Jakże się podzielę? Ojciec do dziecka żył w wielkim gniewie. Co chcą od ciebie tam szczane? Nie wiem! Mówią, że na wagon łazisz, łazisz i że tym nawet głośno się chwalisz, że coś zniszczyło. Na co ty gadki? Ja, ojciec, płacę na to podatki. A więc od dziecka mojego wara tak w szkole powiem. No a ta stara wychowawczyni twoja lebiega, niech nie zaczyna, niech się wystrzega. Żadne mizerne profesorzyny nie będą gnębić mojej dzieciny. Słuchaj pan, powiem do dziada, niech mi pan takich rzeczy nie gada. To jest oszczerstwo, złośliwa plotka. Tych, co tak mówią, może coś spotkać. To granda, panie, kamp oczywisty. Moje dzieciątko jak anioł czysty. A cała skarga bytów, intryga, bo skąd u mnie wziąłby chuligan? Drogie niebiosa, nie śmiej pytać. Pytaj i nie miej obaw. Jak spytać pustkowie o własną pustkę? Na wszystko odpowiem, lecz nie usłyszysz ani słowa. Ty tam, w górze, jakkolwiek mam cię zwać, jakkolwiek uprosić, pozwól. Niech z czegoś odczytam znak. Ty mostu własnego serca. Rytmem serca więc, tchu mrugających powiek, mów mi co chwilę, że jestem. Że jesteś. Jestem. Nie słyszę. Nie ma mnie przy tobie, bo jestem wszędzie. Sam. Bóg też jest sam. Bóg też? Tak. Bóg. Ty, panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i bóg. A ja na głowie mnóstwo spraw. I na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mówisz, że czasem tylko siąść i płakać. Kiedy robię
robi się ciemno? Po prostu naciskasz kontakt i pojawia się las. Ma dobry lecz nie jest duszy. Horyzont? Połącz się z nim najjaśniejszym światłem i od razu się inaczej. Jest taka łączność. Korzystaj z niej często. Nazywaj ją jak chcesz. Modlitwą. Medytacją. No bo jak to jest, Pani? Kiedy byłem szczęśliwy i radosny, kiedy wszystko mi się układało, szedłeś obok mnie. Ale gdy było mi źle, kiedy życie waliło mi się na głowę, szedłem już sam. Gdzie wtedy byłeś, Mamie? Jezus uśmiechnął się i powiedział cicho. Mylisz się, mój drogi. Nigdy nie byłeś sam, kiedy cię byłem. Widzisz, te samotne ślady to są moje ślady, bo to ja niosłem cię wtedy prawie. Ciateczki płynęły, mideczka się chwiała. Władysławek śpiewał, a Teresia drżała. Nie bój się, że kłamiesz, kuptuła nas tam. Tam, gdzie strachu nie ma, nie szukajmy sami. Wędrówka przez życie to droga niełatwa. Wiedzą o tym starsi, nie też szkolna dziadwa. Jak iść dobrą drogą? To tu pomóc może. Ratunek jest jeden. Miłosierdzie Boże. Gdy całe narody mej ufności trwają, mego miłosierdzia i łaski doznają. Czemu o tarawko? Serce jej zadrżało. Powiedzcież powiekom, cóż złego się stało? I nic trzeba obiedać. Lecz żona moja chora. Ale nie mam grosza, by wołać doktora. Pokiwała głową szlachetna królowa. Na kamieniu trzewik oparła bez słowa. Złotą klamrę zdjęła, weź ty powiedziała. Życzę wam, by żona szybko wyzdrowiała. Królowo wyszeptał kamieniem wzruszony i pobiegł do domu z nowiną do żony. Święty jest dla nas drogą wskazu, co wiedza drogę ci pokaże. Podpowie jak należy żyć, świętuje z otchłani naszej niewiedzy wołamy do ciebie, dziękując za wszystko, czego nie ujawniłaś. I co zakryłaś, i co utaiłaś, wcielona i nieodgadniona tajemnicą, pocieszycielko zmęczonych. Oto jest owoc modlitwy. Thank you.
gdy mama opowiada, jaka dobro w świecie się jest, to w paciorkach kłosty wieczór, serce się do tobie śpieje. Tosiu, trudne to zadanie. Niewidzialny jest nasz anioł, ale uwierz mi na słowo, że on stale stoi obok. I nie tylko stoi, czuwa przez dzień cały i noc długą. Ciągle strzeże nas od złego. Dziękuj Bogu wciąż za niego. Patrzył na dzieciątko, patrzył, ludzie moi, się uczyli.
Czekaj!